Wam opowiem o najgorszym serialu, jaki kiedykolwiek widziałam. Musiałam sobie przez niego zrobić challenge na srebrno. Zostawcie łapki w górę i zaczynamy! Dzień zapowiadał się całkiem normalnie. O, akurat skończyłam montować odcinek na mój kanał z Minecrafta. Teraz muszę posprzątać terrarium, moje żółwiki potrafią nieźle nabrudzić. Hej, jak Ci się podoba ta sukienka? Jest świetna, idealnie do Ciebie pasuje. Dzięki, tak jak i Twoja bluzka z naszego sklepu. Mama ma świetny gust. Hej Dziubek, skosztuj mój nowy przepis. Pychotka. Naprawdę? Smakuje Ci? Zaniosę trochę babci. Tata jak się postara, to naprawdę dobrze gotuje. Hej, widziałaś mój nowy odcinek na moim kanale? Tak, jest super, coraz lepiej Ci to wychodzi. Dzięki, pokażę tacie. Wiktor jest coraz lepszy w tym streamowaniu. Dzięki, tato, obiad był naprawdę pyszny. Sara, masz jak najmniej się ruszać, niepotrzebnie tu schodziłaś. Sara, co to? To chyba jakiś serial o tobie. Nie chwaliłaś się, że zagrałaś w filmie. Bo nie zagrałam, nic o tym nie wiem. Ach, znowu muszę sprzątać po tych brudasach. Hej, Saluś, jak Ci się podoba ta sukienka? Jest bardzo kolorowa. Dzięki, w końcu mamy lato. Zaraz, zaraz, robicie mi jakiegoś psikusa? Nie, to nie żaden psikus. Ten serial jest na platformie streamingowej. Ale brzydka ta sukienka, mama w ogóle nie ma gustu. No wiesz co? Ale ja tak wcale nie powiedziałam. Cicho, cicho, oglądamy dalej. Hej Dziubek, skosztuj mój nowy przepis. I co, smakuje? Jasne, jest bardzo dobre. Zaniosę trochę babci. Błe, tata jest okropnym kucharzem. Schowam to tutaj. Tata nigdy tu nie zagląda. Skrytykowałaś moje danie? Nie musisz wyrzucać jedzenia, jak ci nie smakuje, to po prostu powiedz. Ale ja wszystko zjadłam do końca, było pyszne. Sara, widziałaś mój nowy odcinek na moim kanale? Tak, jest bardzo fajny. Dzięki! Wiktorowi to strasznie nie wychodzi, powinien zająć się czymś innym. Jak mogłaś? Ja naprawdę tego nie powiedziałam, ten serial wszystko przeinacza. Wiesz co, nie spodziewałam się tego po tobie. Ale to nieprawda. Myślałam, że moja córka ma w sobie więcej empatii. Idę pocieszyć Wiktora. Ja też się na tobie zawiodłem. Jak mogłaś wyrzucić moje jedzenie? Tato, mówię ci, że zjadłam. Sprawdź sam w szufladzie. Co się dzieje? Co, wierzysz mi? No nie wiem. Na pewno nie wyrzuciłaś go gdzieś indziej? Pojawił się kolejny odcinek. Okej, włączaj. Hejka, zjadłam obiad razem z talerzem. Zostały tylko sztućce. Świetnie, zjedz też potem sztućce. Mają w sobie dużo żelaza. Nie wiem, o co chodzi, ale nasze żółwie zagrały w jakimś serialu. Nic o tym nie wiem, puść to. Hej, jak Ci się podoba na wczasach? Jest fajnie, ale gorąco. Chodźmy popływać. Inaczej to sobie zapamiętałem. No mówię ci, ten serial wszystko przeinacza. Ale to niemożliwe, to jakiś absurd. Ten dom musiałby być wypchany kamerami. Tak, i jak ten serial tak szybko pokazuje się w telewizji? Przecież nagranie i zmontowanie czegoś takiego zazwyczaj zajmuje kilka tygodni. Rany, Julek, mój kuzyn chyba ma rację. Jaki kuzyn? No kuzyn Franek. On twierdzi, że cały czas jesteśmy inwigilowani. Ale jak? Do końca nie wiem, ale to chyba ma jakiś związek z falami radiowymi. Franek twierdzi, że albo kosmici, albo jakiś rząd światowy wysyła takie fale i dzięki nim wiedzą, co robimy. To przerażające, można to jakoś powstrzymać? Podobno srebrna folia świetnie blokuje fale radiowe. No to mamy przekichane. No chyba, że wszystko pokryjesz srebrną folią. To jest myśl. Chyba pora na challenge 24H na srebrno. Pomogę ci. Na szczęście folia z złotego challenge'u z drugiej strony jest srebrna.
Nie przemęczaj się, kochanie. Dzisiaj ja się wszystkim zajmę. Dobrze, że zachowałam spódniczkę z przedszkola. A bluzkę jak zawsze zwędziłam mamie. Widzicie te sreberka? Staruś, gips też powinnaś mieć srebrny. Świetny pomysł. Dzięki temu okład chłodzący będzie dłużej chłodny. Patrzcie, schładam sobie kostkę, żeby opuchlizna szybciej zeszła. Zostawcie dużo łapek w górę, żeby noga Sary szybciej się zagoiła. O tak, bardzo chcę jechać na kolonie z przyjaciółką. Srebrny telefon gotowy. Brawo, kotku! A tu co się dzieje? Mam challenge na srebrno. Ej, pomagam, żeby się nie przeciążyła z tą nogą. Mogłam się tego domyślić. Okej, to ja wam przygotuję jakąś przekąskę. Skoro Sara ma jednokolorowy challenge, trochę jej pomogę. Pora na porcję pysznych truskawek. Specjalnie kupiłam jadalny srebrny spray. Zobaczymy, czy się uda. Pachnie apetycznie. Jak wam idzie? Mam dla was srebrne truskawki. Dzięki, pychotka! Słodkie. Powiem wam, że czuję się tu trochę jak na stacji kosmicznej. Okej, okay, wszystko zafoliowane. Myślisz, że teraz już będziemy bezpieczni? Jest tylko jeden sposób, by to sprawdzić. Udało się! Mój serial skończył się po drugim odcinku! To naprawdę działa! Ale pojawił się inny serial. Życie Julii? Ach, znowu zapomniałam zrobić zakupy. Zostały już tylko te stare truskawki. Mam pomysł! Pomaluję na srebrno i młoda się nie zorientuje. No wiesz co? To zupełnie nie tak, to są pyszne, świeże truskawki. No tak, to ma sens. Sara jest już zafoliowana, więc nie mogą jej inwigilować. No tak, dlatego przerzucili się na ciebie. I co teraz? Nie chcę, żeby cały świat oglądał moje życie i myślał, że jestem taka straszna. W takim razie chyba musisz się do mnie przyłączyć. Tylko podwędziłaś mi jedyną srebrną bluzkę. Jadę na zakupy. Dobrze, że Wiktor pożyczył mi swój srebrny tablet. Ale mam nadzieję, że nie będziemy musieli spędzić reszty życia w ten sposób. Czy wy też myślicie, że to sprawka kosmitów? Napiszcie w społeczności. I co? Może być? Jest okej, okay, pasuje do ciebie. To na razie. Pa! Chyba muszę pogadać z żonką. Kolejna bluzka skurczyła mi się w praniu. Obawiam się, że to nie pralka, tylko wszystkie te twoje pączki i placki, tato. Fajnie, że mama kupiła ten spray. Będę mogła zjeść sushi, nie przerywając challenge'u. Pierwszy raz będę jeść sushi widelcem, bo pałeczki nie są srebrne. Uwielbiam sushi, nawet gdy jest srebrne. Jakie mam fajne srebrne usta po tym sushi. Pora na srebrny make-up. I co, pasuje mi? Już jestem! Ciekawe, czy serial o mamie zniknął. O! Jak? Z daleka nie wygląda na srebrną. No co, to jest zrobiona ze srebrnej nitki. Dobra, chodźcie, sprawdzimy, czy to działa. Serial o mamie zniknął. Ale pojawił się o tobie. O nie, na pewno zrobili ze mnie potwora. Wreszcie przyszła na to? Mogę chodzić z gołą kratą. No taki serial to mi się podoba. Powiem wam, że całkiem fajnie mnie przeinaczyli. To nie fair, dlaczego z nas zrobili takie jędze, a z ciebie super gościa? Pewnie dlatego, że ja w prawdziwym życiu już jestem obciachowy. To ma sens.
Pamiętajcie, żaden challenge nie jest wymówką, żeby nie mieć zębów. Mam nadzieję, że to tylko sen i jutro wszystko wróci do normy. Namierzyłem ich, śpią jak aniołki. Wykasuj im pamięć i dopilnuj, by nasze seriale nie pojawiły się więcej na ich platformach streamingowych. To był jednorazowy błąd, więcej się nie powtórzy. Zaraz, czemu mój pokój jest cały srebrny? Nie no, nic z tego nie rozumiem, to jakiś obłęd. Hej, coś się stało? To bardzo dziwne, ale zniknął nam jeden dzień. Jak to? Zupełnie nie pamiętamy, co wczoraj robiliśmy. Ja też nie. Może w telewizji coś o tym mówili. Co jest? Chyba kablówka się zepsuła. Może to i dobrze. Są lepsze sposoby na spędzenie dnia niż przed telewizorem. Okej, jeśli wiecie, co się wczoraj wydarzyło, napiszcie w społeczności i zostawcie łapki w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku, pa! Ale to nie ma... Przepraszam.